Cześć, dzień dobry, hello, Andrzej Stabelski, witam Was i zapraszam do następnego spotkania z płytami winylowymi. A dzisiaj na czarnym krążku mamy polską muzykę, przede wszystkim pop i rock. Pop i rock, płyty, które były wydane na przestrzeni lat 60. i 90. Także więc zaczynamy od naszego ulubieńca. Kto to jest? Czesiu Niemen, Czesław Niemen i jego album Niemen Volume 2. A to między innymi Marionetki, Piosenka dla Zmarłej, Z pierwszych ważniejszych odkryć, Ptaszy, Co uczynił. Okej. Okay. Jeszcze mamy z Archiwum Polskiego Bitu Volume 25 reedycję. Czesław Niemen, Bema Pamięci Żałobny, Druga strona jednego serca, Kwiaty ojczyste, Mów do mnie jeszcze. Okej, okay, no i jeszcze Dziwny jest ten świat. Dziwna jest wersja angielska tego utworu. Możecie jej posłuchać w internecie, tak mi się wydaje. Jak nie, no to wrzucę ten kawałeczek, ale mam płytkę. Największe przeboje z 30-lecia wytwórni CBS i między innymi Czesław Niemen z piosenką Dziwny jest ten świat. Strange this world po angielsku. Dziwna wersja, naprawdę momentami można nawet usłyszeć oryginał, co nie? A tak poza tym to po prostu odlot, totalny odlot. Nie wiem, czy to wymysł Czesława Niemena, czy po prostu może kogoś z CBS-u, że kazali tak wykonać tą wersję, a nie inaczej. W każdym razie bardzo mi się nie podoba. Okej, okay, Niemen, Dziwny jest ten świat z akwarelami. Oprócz tego mamy jeszcze 65 zł kosztowała. Mamy jeszcze lakierowaną wersję Niemena, Dziwny jest ten świat. To już za 80 zł chyba za lakier trzeba było zapłacić. Oprócz tego mamy jeszcze Dziwny jest ten świat za 15,50? Nie, za 15 500 zł. Niesamowite, słuchajcie. Nie wiem, czy to będzie widać, ale zaraz Wam pokażę. 15 500 zł kosztowała ta płyta. To chyba jakaś pomyłka. Okej, okay, no dobrze, odkładam Niemena. Po Niemenie mamy lata 80. i Rząd za pieniądza, Buenos Aires, Szare miraże, stoję, czuję się świetnie, ach jak przyjemnie, ach jak wspaniale, Kora z grupą. Tak, album został wydany na płycie i na kasecie magnetofonowej. LP028, a kaseta magnetofonowa MC0158. L72, nie wiem co to L. Jeszcze jakiś nośnik był. No trudno mi powiedzieć. Na pewno nie mini dysk, bo jeszcze wtedy nie było. Okej, okay. Etykieta zastępcza, a grupa DAB. DAB czymś takim. Ale wkładka jest ok. DAB. Album pod nazwą zdaje się DAB i nic poza tym. No jeszcze kawałeczki przeczytam, co tu jest. Do Plastycka, Ogrodu Serce, Po trzykroć pytam, Wieczny Pielgrzym, a na tej stronie Kalejdoskop moich dróg, Fala ludzkich serc patrząc w słońce, W zakamarkach naszych dusz, Fryzjer na plaży. Fryzjer na plaży, wyszedł już chyba, tak? No dobrze. Słuchajcie, dobrze, później to może, bo nawet nie wiem jak. Tu schowałem płytę pod spodem, ją już wyciągam. The Best of Czerwone Gitary, czyli największe przeboje czerwonych gitar. Przed świętami, przed Sylwestrem, trochę sobie posłuchaliśmy tej płytki. Fantastyczna. Dozwolone do lat 18, nie mów nic, wróćmy nad jeziora. Historia jednej znajomości. Jesień idzie przez park, płoną góry, płoną lasy. Mam dobry dzień. To naprawdę, jak rano wstajesz, włącz tą piosenkę, masz naprawdę dobry dzień. Słowo jedyne ty, niebo z moich stron, port piratów, nie spoczniemy, wschód słońca w stadninie koni. Brakuje mi co najmniej jednej piosenki, ale takiej bardzo ważnej, Anny, Anna Maria. Nie ma, niestety, szkoda. Czerwone gitary, trójeczka, Gatefold okładka. No rozpadająca się okładka, płyta chyba w lepszym stanie, już nie pamiętam. I co my mamy? Moda i miłość. Takie ładne oczy. My z XX wieku. W moich myślach Consuelo. Jeśli tego chcesz, balada pasterska, to na pierwszej stronie. Na drugiej kwiaty we włosach, dozwolono do lat 18 i tak dalej. Przebój za przebojem, czerwone gitary. Pierwsze wydanie, trzeci ich album. To na tyle czerwonych gitar. Teraz mamy Edytę Geppert, chociaż powinna się pojawić w następnym filmie, ale się pojawiła tutaj, no trudno.
Och, życie, kocham cię nad życie album. Ale mówiłem rockowo-popowo, no to miała prawo się pojawić. Okej, 30 lat polskich nagrań, 46-76. No tutaj na pewno rockowo za bardzo nie będzie. Ale mamy tak, Wiązanka piosenek, Maria Koterska. Jerzy Połonski, Iść za marzeniem, Irena Santor, Wyczerpałam zasób snów. Anna Jantar, Biały wiersz od ciebie. Czerwone gitary, Niebo z moich stron. Irena Jarocka, Odpływają kawiarenki. Krzysztof Krawczyk, Parostatek. Samotna rękawiczka Alibabki, Halina Konicka, Od nocy do nocy. Alicja Majewska, Bywają takie dni, Balada Jasi i Małgosi, Zbigniew Wodecki, Marela Rodowicz śpiewa Damom być. Odpływają kawiarenki, pomyślałem o jednym przyboju, ale to wtedy nie była Irena Jarocka. No dobrze, o jakim przyboju to może kiedy indziej. Wały Jagiellońskie, etykieta zastępcza. Ciebie brak w tym więźniu, z tego co pamiętam. Wars wita was. Kierowco, piłeś, nie jedź, nie piłeś, wypij. Tak chyba się zaczyna początek tej piosenki. Dwa egzemplarze wałów jagiellońskich Jurgi Schuberta. A teraz na tapecie te wszystkie płyty, które wam pokazuję. Niebawem w sklepie Popmaster Record Shop i na stronie internetowej www.popmaster.pl. Tutaj. Adres internetowy. Baj, chroń mnie. I mamy Płynie w nas gorąca krew, Dwa serca, dwa smutki, Szczury na mury, Wielka inwazja, Hiena, Diament i sól, Chroń mnie od złego, Królu, mój królu, Kaśka i ja. RSC. Fantastyczna kopia, okładka taka sobie. Lombard, Śmierć w dyskotece. Śmierć w dyskotece, Na skróty do piekła, Droga pani z telewizji, Rdza ekspres stąd do nieba, Taniec pingwina na szkle. No trzy przeboje na pierwszej stronie, ładnie. A na drugiej Diamentowa kula, następny przebój. Mniej niż nic. Zero to jest nic, a to jeszcze mniej. Koszmarna kołyska gwiazdy rock'n'rolla. No i tam jeszcze coś było. Także dużo, mnóstwo fajnych przebojów. Kombi z Muchą, to, czyli pierwszy album. Pierwszy album Kombi. Sprawdzę dla was, jaki stan tego jest. To powiem tak. Światło jest słabe, zresztą sami widzicie. Mogę się mylić, ale taki ekscelentowy jest stan. Ekscelentowy, za wiele nie widzę. Czyli dobrze. Myślę, że jest ekscelent. Może plus, może minus, ale naprawdę w fantastycznym stanie pomimo tylu lat od wydania tej płyty. A płyta wyszła w którym roku? Jeszcze w latach 70. zapewne. Mamy coś, 79 rok, to się niewiele pomyliłem. Nic się nie pomyliłem, jak niewiele. Kombi rok, Piękna szalona, Czy już koniec, Leniwe sny, Oczekiwanie na odlot, Wspomnienia z ploneru, Jak ja to wytrzymam, Hotel twoich snów. To był Victoria Hotel. Hotel twoich snów, tutaj, tak, Victoria. Okej, Przytul mnie. O, piękny kawałeczek. No dobrze, druga płyta SBB, Nowy Horyzont. Józef Skrzek z kumplami i ich płyta Nowy Horyzont. Ktoś prosił, żeby podać jej cegłę. Kto to był? Izabela Trojanowska. Układ Izabela Trojanowska. Jak kupowałem, były cztery Izabele Trojanowskie, niestety trzy bez płyty w środku i na wszystkich Izabela Trojanowska ktoś napisał długopisem. Nie wiem po co, przecież to z daleka widać, że to Iza, no, ale ktoś musiał to podpisać. 82 rok, wytwórnia Tompress to wydała. Krzysztof Skiba Skibiński, 1951-1983. Proszę bardzo. Taki albumik mamy, Ryszard Skiba Skibiński, a ja Krzysztof, no nie wiem dlaczego Krzysztof przeczytałem. Co my tu mamy? Lutek, Pogromca Lwów, Bóg i Dziadka Skiby, Jak nas gonili tacy jedni. Uf, dobrze, okej. Okay. O, trochę rocka, trochę bluesa, trochę damskiego głosu. I mamy Mirę, Mira Kubacińska z zespołem Breakout. A w zespole Breakout Tadeusz Nalepa, Jerzy Goleniewski, Tadeusz Czciński, Jan Mazurek na perkusji. Proszę bardzo, do kogo idziesz, w co nam wierzyć, w co mam wierzyć, tysiąc razy kocham, zapytam ptaki.
Okej, okay, a teraz mamy breakout. No, okładka w bardzo słabym stanie. A teraz mamy reedycję Breakout Blues. A teraz jeszcze mamy jedną reedycję Breakout na drugim brzegu tęczy. To wszystko w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku, Centrum Handlowe Manhattan, pierwsze piętro, box 99 i 100, albo na stronie internetowej www.popmaster.pl. OK. Jeszcze raz reedycja Breakoutów i Karate. Tak spojrzę jeszcze. 17, 16, 18. Kamieni nie widzę. Kamieni nie widzę, za to tu mam kamienie. Breakout, nie reedycja, a pierwsze wydanie. I kamienie. I już tak na zakończenie. Pani Martyna Jakubowicz i Wschodnia Wioska. I ta sama pani, czyli Martyna Jakubowicz. Marguilasz. Tak chyba to się czyta. I tutaj ona śpiewa między innymi o tym, że w domach z betonów nie ma prawdziwej miłości. Są stosunki małżeńskie oraz fakty nie rządzę. Kasanowa tu u nas nie rządzi. A jeszcze co było takiego fajnego? Psy, kiedy będę starą kobietą. Też fantastyczny kawałeczek. Co najmniej dwa fantastyczne kawałki na tych dwóch albumach. W tym samym albumie, na tym samym, patrzę, czy jest różnica wiekowa, nie. Okładki wyglądają tak samo. Słuchajcie, dobrze, to wszystko, co widzieliście przed chwilą, to w sklepie Popmaster Record Shop w Słupsku, pierwsze piętro, na Wileńskiej 39, takim centrum handlowym Manhattan. A oprócz tego na stronie internetowej www.popmaster.pl, link na stronę internetową poniżej tego filmu. To na razie, trzymajcie się.